No i dojeżdżamy. Zakopane, zimowa stolica Polski. Jak widzicie, my już dojechaliśmy do Zakopanego. Oglądajcie dalej nasz filmik, żeby zobaczyć, jak spędziliśmy tegorocznego Sylwestra. No, jesteśmy już na Dolnych Krupóweczkach. Daleko? 20 minut przyszliśmy. No może 18, 17, tak szczerze mówiąc. Nie ma tragedii. Do zrobienia sobie zdjęcia. Do bombki. No, doszliśmy już na Krupówki. Tak, stoimy na Krupówkach i już zaobserwowaliśmy, że otwierają co roku coraz więcej knajp. I coraz więcej jest podświetlonych takich ładnie na Sylwestra po prostu zrobili, żeby więcej ludzi przyjedzie, to żeby większej ilości ludziom się podobało i żeby wracali. No, doszliśmy do naszej drogi. Droga do Walczaków. Ile się idzie? No mniej więcej 20 minut, prawda? Dla zdrowia można się przejść. No i doszliśmy sobie, jesteśmy na stacji Późnice. Kolejka już chyba nie chodzi, ale to nie było w naszych planach, żebyśmy akurat wjeżdżali na górę, bo już jest ciemno. Jedno z miejsc zaliczone. Tak wygląda konkretnie ta kolejka na Kastrowy Wierch. Jest jedna przesiadka tam na górze i druga kolejka i wiedzie nas na sam szczyt. Stresujesz się, że tak rękami machasz? Macham do widzów. Tak, jeżeli chcecie zjeść tanio, dobrze i dużo, czyli chatka puchatka, 13 zł, pełen obiad, duży wielki kotlet, surówka, ziemniaczki, do tego zupa za 6 zł. Czego jeszcze jest więcej, prawda? Tak, do wyboru są takie dania typu właśnie schabowy, mielony, jakieś placy po węgiersku. No, ale jeżeli chcecie, macie ochotę na coś takiego, no to bardzo dobre miejsce. W porównaniu Watra, rachunek ponad 100. Z tym, że w Watrze jest pełne menu do wyboru, tak? Ileś tam pozycji. No i też jest muzyka. Tak, ale tutaj jest no, 5 pozycji, ale jak macie ochotę na takiego kotleta, czy coś w tym stylu, no to bardzo zapraszam.
Dziś wybieramy się na Gubałówkę i będziemy wjeżdżać koleją. Wszystko jest niestety w murach. No, wjedziemy sobie na Gubałówkę, może kupimy jakieś pamiątki. Tam jest dużo straganów. Tak, nie mamy powrót z Gubałówki, więc warto się wcześniej ustawić, jak chcecie w miarę wcześniej pojechać. Zjeżdżamy sobie już właśnie z Gubałóweczki i tak wygląda zjazd kolejeczką. Mamy tu jakiś przewodnik po drodze, który mówi, żeby oczywiście nie grać w gry karciane albo takie pudełeczkowane na górze Gubałówki bądź na dole. Oficjalnie jeden dzień przed Sylwestrem idziemy sobie na Krupóweczki. Wyglądasz jak Eskimos. Ty tak samo. Ty przez cały wyjazd tak wyglądasz. Ja dopiero pierwszy raz dzisiaj nałożyłem tą kurtkę. Moją drugą taką zimową puchową, ponieważ mamy piękną pogodę. Pada śnieg i w ogóle jest biało w Zakopanem. Zaraz zobaczycie Krupóweczki, jak dojdziemy do nich, jak wyglądają podczas takiej fajnej śnieżycy. Ojej, ślisko. Już jesteśmy pod akwanarium, zaraz zobaczymy, czy naprawdę jest największy w Polsce. Podobno jest godzina zwiedzania, mamy godzinę 14 do 15 otwarte. Mogę powiedzieć tak, na początku jak pani zaczynała z nami rozmawiać, opowiadać nam o różnych rybkach, myślałem, że nie wytrzam godziny, ale im dalej, tym bardziej interesująco, więc fajnie. Nie chcę za bardzo spoilerować, moim zdaniem warto zobaczyć, podjechać. Bilet tani dla studenta 15 zł. Więc jakbyście chcieli kiedyś zobaczyć tutaj największe akwanarium w Zakopanem i w Polsce, polecam. Podobno się rozwijają i z dnia na dzień ma być coraz to większe. Teraz idziemy do domu i przygotowujemy się na Sylwestra. Tak, i musimy powoli na Sylwestra iść. Polinka nakłada kieckę,
i lecimy! Tak wygląda wyjazd, czyli nawet pogoda nam dopisuje, ciepło jest na plusie ze 2 stopnie. Ale szkoda wyjeżdżać. Zapraszamy do kolejnych vlogów. Zostawcie łapkę w górę, to buduje nasz kanał. Zostawcie suba. Ciao.